Siemano towarzysze, witam bardzo serdecznie już w 10 odcinku z serii Gothic 2 Corsarnes, czyli Kryjówka Korsarzy. I tak jak wam zapowiadałem ostatnio, zaczynamy od statku, bo po co tracić czas na tej jaskinie, z których potencjalnie problematycznie może nam być trudno wyjść, więc postanowiłem zacząć od statku. I od razu przejść do ostatniego questa, którym strapi, mianowicie Henry mi nie ufa i czy zaufa, tego dowiemy się potem. Znaczy już w tym odcinku pewnie mi się uda. No to nie powinno się pozorować takie trudne. Tylko pytanie, czy trzeba nie zabić tego klabeternika, czy też nie. Nie Henry, tylko Harry, kurde, sorry. Jakiś problem? Es gibt ein Problem. Ein Problem? Was meinst du? Ihr habt den Klabautermann an Bord. Hey, verdammt! Nicht so laut, Jones. Das bringt Unglück. Du scheinst Angst vor ihm zu haben. Ich nicht. Pah, weil du gar keine Ahnung hast, wie gefährlich so ein Klabautermann werden kann. Du verdammte Landratte. Ich warne dich. Es gab schon so manche Oberschlaue, die einem Klabautermann nicht den nötigen Respekt erwiesen haben. Und sie alle haben es bitter bereuen müssen. So? Was ist denn mit denen passiert? Das willst du gar nicht wissen. Einige wurden wahnsinnig, andere starben einen fürchterlichen Tod. Und wieder andere hatten ihr ganzes weiteres Leben nur noch Pech. Interessant. Und woher weißt du das? Pah, sowas kann dir jeder Seemann erzählen. Hm, hast du vielleicht selber schon einmal erlebt, wie jemand durch einen Klabautermann zugrunde gerichtet wurde? Jawohl. Einmal habe ich das sogar selbst erlebt. Da war mal ein junger Matrose, der in einer Taverne auf Drakona einmal damit geprahlt hatte, dass er an den Klabautermann und anderen Unsinn nicht glauben würde. Und ein paar Tage später hat man ihn in einer Seitenstraße tot aufgefunden. Ermordet. So, und du glaubst wirklich, dass ein Klabautermann daran schuld gewesen sein soll? Klar, wer sonst? Vielleicht war das Ganze nur ein Zufall und er fiel einfach nur einigen Räubern in die Hände. Pah, glaub doch, was du willst. Ich hingegen bin mir sicher, dass der Klabautermann seine Hände im Spiel hatte. No cóż, skończę z tym Video na pokładzie. Ich werde den Spuk an... Was? Du bist wohl lebensmüde geworden, Jones. Du willst dich tatsächlich mit dem Klabautermann anlegen? Ja. Dann mach schon mal dein Testament. Abwarten. Um aber den Spuk beenden zu können, muss ich wissen, was an Bord alles so geschehen ist. Na komm schon, heraus mit der Sprache. Nun, es sind mehrere Sachen verschwunden, einige aber auch an anderen Orten wieder aufgetaucht. Wie meinst du das? Nun, zum Beispiel hatte ich spät abends mal eine Kerze im Mannschaftsraum angezündet. Bin dann kurz weggegangen und... Und? Und stellte plötzlich fest, dass diese verschwunden war. Ich suchte überall, konnte sie aber nicht mehr finden. Hm, und weiter? Nachdem ich bald eine Stunde gesucht hatte, bin ich erstmal aufs Mitteldeck gegangen und kehrte dann wieder in den Mannschaftsraum zurück. Und plötzlich stand die Kerze wieder da. Seltsamerweise war sie aber so gut wie nicht abgebrannt. Unheimlich, nicht wahr? Das ist allerdings merkwürdig. Was ist noch bisher an Bord passiert? Nun, es fehlen mehrere Sachen, die bisher noch nicht wieder aufgetaucht sind. Meine Pfeife und mein Tabakbeutel sind nach wie vor verschwunden. Außerdem fehlt ein Wasserfass. Hm, Wasserfässer gibt es eine ganze Menge an Bord. Ja, aber nicht mit der Aufschrift sauberes Quellwasser. Verstehe. Sonst noch was? Nein. Doch halt, es fehlt noch ein Buch über das Training mit der Einhandwaffe. Gut, ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich das Zeug. No dobra, ciekawe, gdzie one mogą być schowane. Keine Ahnung, sag du es. Cholera, nie wiem. Das liegt doch auf der Hand. Dobra, może chodźmy pierw tędy. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Rozjeżdżymy za czymś. Mich fragt ja keiner. O! Coś tu jest. Lol. Dobra. A może... Chodźmy jeszcze może tam. Wow! Tytoń. Dobre! A więc mamy już dwie rzeczy. I trzeba znaleźć jeszcze parę kolejnych będzie. Nie
keinem Leid. Ja widzę one będą schowane. Keine Ahnung, sag du es nicht. Das sind doch alles nur Gerüchte. Dobra, chodź może tędy. Das will doch keiner wissen. Der arme Kerl kann einem Leid tun. Tu nic nie widzę. Też tak średnio wam powiem, że tutaj coś widzę. Też nie za bardzo. Nie to może być tylko. Tu nic. Też nic. Tu chyba nic nie będzie. Chodźmy dalej w takim razie. Das war keine große Sache. Znowu Terminator. Dobre. A to gdzie teraz? Nie wiem, może tędy. W sumie to powinno być w szybeczkach, ale nie wiem, chodźmy może tędy. Zobaczmy. Nie to. Tu jeszcze jakaś beczka jest, chyba. O, patrzcie jaki fart. Znowu znalazłem, no cholera. W sumie to nie jest tak trudno ukryte aż bardzo. Aha, no dobra. Ciekawie, gdzie może wyjść ta książeczka. Może na jakiejś balustradzie tu leży, nie wiem. Popatrzmy. Gdzie to może być? O! Tu coś jest, lol. Rzemiosło walki. Szybko nam poszło coś. Zdecydowanie za szybko. Twórcy powinni się bardziej postarać, chyba. I co my tu... Kunszt rolny południowców. A, czyli ten tekst znacie, nie muszę go w sumie czytać wam. Bo jest dostępny ogólnie w Gotiku i to nam dało plus 5 do walki bronią. Fajnie. No i to wracamy w takim razie teraz do Harego. I chyba zadanie wykonane. Tak mi się przynajmniej zdaje. Że on zginął tylko. Tu go nie ma, sorry, jest trochę zmęczony, trochę zaspany, ale dalej zagramy sobie. No właśnie, gdzie on tylko polazł? Pewnie pod pokład. Zaraz zobaczymy. Możliwe. Chyba, że sobie gada z tym typem. A bez kitu, nie sprawdziłem tego. Nie. To jest tylko jakiś Tucker Hawkins. Oni chcą z nami z tym gadać. No to chodźmy pod pokład może. No jest i Harry. Wegen den verschwundenen Gegenständen. Ja? Ich habe deine Pfeife gefunden. Wirklich? Her damit. Hier. Tatsächlich. Das ist ja das gute Stück. Gut gemacht. Sprawie tych zaginionych przedmiotów. Wegen den verschwundenen Gegenständen. Ja? Ich habe deinen Tabak gefunden. Du hast meinen Tabak gefunden? Hier. Sprawie zaginionych przedmiotów. Wegen den verschwundenen Gegen... Ja? Ich habe das Quellwasser gefunden. Ausgezeichnet. Gib es mir. Ich werde es sogleich an Land... Hier. Kann man sowas nicht machen. Sprawie tych zaginionych przedmiotów. Wegen den verschwundenen Gegen... Ja? Ich habe das verschwundene Buch gefunden. Du hast das Buch? Sehr gut. Gib es mir. Ich werde mich da nicht einmischen. Oznalazłem już wszystkie przedmioty. Ich habe nun alle Gegenstände gefunden, die der Klabautermann versteckt hatte. Ja, das hast du. Doch das wird uns nichts nützen. Der Klabautermann wird sich dafür andere Dinge nehmen. Keine Sorge. Ich werde dem Spuk ein Ende bereiten. Lass die Finger davon. Der Klabautermann wird sowieso schon verärgert sein, dass du alle Sachen wiedergefunden hast. Ich sagte dir doch bereits, dass ich den Kerl nicht fürchte. Sind eigentlich auch am Tag Gegenstände verschwunden? Nein, sondern stets in der Nacht. Und die Gegenstände müssen stets nach Mitternacht verschwunden sein. Wieso? Hast du denn so genau darauf geachtet? Nein, aber das weiß ja schließlich jedes Kind, dass Mitternacht die Stunde der Geister ist. Vorher wird der Klabautermann sich bestimmt nicht blicken lassen. Ach ja, bevor ich es vergesse. Es ist jetzt noch eine silberne Schale verschwunden. Silberne Misa?
Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Das sind doch alles nur Gerüchte. Jednookiego marynarza, powiadasz? Chyba już się możemy domyślić, kto jest tym klawezernikiem. Zaraz zobaczymy. Ale to nie jest srebrne, więc nie wiem, o co tutaj chodzi. No nic. Czyżby to był jednooki? Cześć. A, jednooki jeszcze nic nie podejrzewa. A więc trzeba będzie przesłać w takim razie chyba do północy. Więc klebetarnik tylko bójda. A srebrna misa była jego. Dobrze, nie sprzedałem, bo on sobie zadanie zablokował, a tak mamy wszystko dobrze zrobione. Do północy, tak? No to dobra, tylko jak go tutaj przyłapać. Jednooki śpi. Dobre pytanie, co ty porobisz? Chwila! Hawkins... W takim razie on zaraz powinien chyba stać, no to wychodzi. A, może niech pójdę spać nawet wtedy. W sumie to miało wtedy sens. Tylko pytanie, czy Harry pójdzie spać. Ale chyba tak, bo jego łóżko jeszcze jest wolne. A, pewnie Harry pójdzie spać i on wstanie wtedy. Czy jakiś korsarz? On śpi w ogóle? Zobaczmy. Bo to jest ta misa. Ale ona nie jest w sumie wcale coś srebrna, więc trochę dziwne. Odliczanie, zobaczmy czy wstanie. No wstawaj, wstawaj, wstawaj. Może trzeba odejść. Nie wiem, kurde. Ale powinien już w końcu wstawać chyba. A nic, może się przejdziemy. I może jednak on wstanie jakoś tam. No to kurs na dół. No i powinno chyba starczyć. Zobaczmy. Wstał już? No ciekawe, bardzo ciekawe. Coś mu się bardzo ty nie śpieszy. Skrzynię... A może wtedy jak otworzę to wstanie? Dziwne. No to troszkę z tym połazimy. Trochę nam czasu teraz ucieknie. Ale jest szansa, że dzisiaj wrzucę 3 odcinki, więc w sumie tam za wiele nie stracimy. To jest właśnie najgorsze, to oczekiwanie, to poszukiwanie. Gdzie on mógł wleźć, cholera? Czy kiedy on wyjdzie z tego barłogu? Nie wiem. Bo tu jest opcja, żeby szukać w tych skrzyniach. A jeśli to jednooki, to będzie miał bombeczkę. Co, idziemy w końcu, czy nie? Średnio to widzę. No nic, tu jeszcze może zaglądniemy. Może też jakoś te, nie wiem, checkpointy zaliczyć, coś takiego. A już sobie wszystkie w sumie skrzynie otwarłem, więc to niemożliwe. Coś musi być na rzeczy jednak. Szkoda, że nie możemy tutaj wejść. Ciekawe, co to może być. Coś może być jednak, bo jest jakaś przestrzeń.
Tu w sumie też. Prosto niewykorzystane pomysły. O, Jednooki gdzieś idzie. Czyli chyba on będzie tym klapternikiem, nie wiem. Ale chyba tak, na to wychodzi, no. Takie są dowody. Będę prawie jak Rutkowski. No to śledzimy go może. Więc pewnie będzie teraz powoli szedł bardzo, takim krok, 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 krok. No dobra, to powoli jakoś go dość wyśledzimy może. Zobaczmy, co on tu będzie kombinował. Pewnie się znowu będzie kradł. Ale jak to prawdziwy Polak, wykryjemy złodzieja. Was machst du denn da, ein Auge? Verdammt, Jones, was machst du hier? Ich hatte zuerst gefragt. Du störst, mach, dass du wegkommst. Tja, kann mir gut vorstellen, dass du keine Zeugen brauchst. Wie meinst du das? Du bist der Klabautermann? Ich, der Klabautermann? Wie kommst du denn auf den Schwachsinn? Das ist kein Schwachsinn. Ich habe Beweise. Beweise? Was für Beweise? Ich habe die verschwundene silberne Schale in deiner Seemannstruhe gefunden. Du mieser Schnüffler. Das sollst du mir büßen. Mach keinen Unsinn. Ein Laut von mir und das ganze Schiff wird wach. Verdammt. Und was willst du jetzt tun? Mich verpfeifen? Das kommt ganz darauf an, wie du dich verhältst. Aber zunächst einmal steck die Waffe weg. Erst dann rede ich mit dir weiter. Na schön. Koniec. So, und jetzt pack aus. Was sollte der ganze Spuk? Nun gut, Jones. Ich packe aus. Aber nur, wenn du mich nicht... Dobra, nie wydam się. Erzähl erstmal. Erst danach entscheide ich, was ich tun werde. Also, was sollte das Ganze? Nun, ich war auf Harrys silberne Schale scharf. Die hätte ich bei Haifisch Joe gut verscherbeln können. Ich bin nämlich momentan etwas knapp, da ich meinen Beuteanteil gegen Harry beim Würfeln verloren habe. So, so. Aber warum dann dieser Klabautermann Unsinn? Warum hast du denn erst verschiedene andere Dinge verschwinden lassen? Du hättest doch die Schale sofort mitgehen lassen können. Wofür also dieser ganze Aufwand? Hey Mann, wenn ich die Schale sofort geklaut hätte, wäre doch Harry ziemlich schnell darauf gekommen, dass ich der Dieb bin. Deshalb habe ich eben diese Klabautermann-Nummer abgezogen. Jeder weiß doch, wie abergläubisch unser Steuermann ist. Durch meinen Spuk konnte ich den Verdacht prima von mir ablenken. Tja, das ist der Plan. Das war der Plan. Ab sofort hört dieser Klabautermann Unsinn auf, klar? Ich werde dich dann auch nicht mehr bei Harry verpfeifen. Also, wie sieht es aus? Jetzt ist es ja eh herausgekommen. Na schön, abgemacht. Der Klabautermann wird ab heute nicht mehr in Aktion treten. Okej. Chwila. Coś to jeszcze będzie? Nie. Już teraz się nas obraził, nawet nie chcę powiedzieć cześć. No w sumie mu się nie dziwię. Po prostu jego niecne plany. Teraz musimy znać tego Harry'ego, tak? Harry'ego. I chyba zadanie będzie udane, na to wychodzi. Dobra. Gdzie on jest tylko? Zapis gry. A w sumie zobaczmy, co będzie teraz. Hej! Ich habe den Spuk beendet. Hä? Wie meinst du das? Das heißt, dass der Klabautermann nicht mehr sein Unwissen treiben wird. So? Das musst du mir aber jetzt genauer erklären. Ich bin deinem Klabautermann begegnet und... Wie? Du bist dem Klabautermann begegnet und lebst noch? Wie du siehst, ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten und... Was? Du hast dich auch noch mit ihm unterhalten? Ja, und ich konnte ihn dazu überreden, dass er dieses Schiff verlassen wird. Und das soll ich dir jetzt glauben? Natürlich. Und wenn du mir nicht glaubst, dann kannst du das ja gerne überprüfen. Wenn in den nächsten Nächten nichts mehr verschwinden sollte, wirst du sehen, dass ich die Wahrheit gesprochen habe. Na, da bin ich aber gespannt.
Dobra, to zapis gry jeszcze raz. Dziwne, że nie dopomina się tej swojej misy. Sprawdzenie przedmiotów. Ja? A co my tu mamy? Ich habe nichts mehr gefunden. Dann ist wohl mein... Dobra, może lepiej oddamy mu tą misję, bo coś mało ekspa dostaliśmy. No też może lepiej oddamy. Bo i tak mam hajsu jak lodu, więc co mi tam szkodzi. Masz tą swoją misę. Wegen den verschwunden. Ja. Ich habe noch deine silberne Schale gefunden. Was? Du hast meine silberne Schale? Das gibt es doch nicht. Zeig her. Hier. Ich muss sagen, dass ich jetzt ziemlich beeindruckt bin. Du hättest die Schale ebenso gut behalten können. Immerhin ist sie nicht ganz wertlos. Respekt, Jones. Dir kann man wirklich vertrauen. Du bist ein... I co, teraz mi zaufasz, koleś? Zobaczmy. Hey. No, Harry. Na, Harry? Alles klar, ich hoffe... Dobra, wszystko udane. A więc teraz trzeba będzie przespać do rana, żeby była jakaś w miarę tej dobra widoczność. No i potem lecimy do jakiegoś nauczyciela. Niestety nie wybiliśmy levela, szkoda. Bardzo chciałem, ale się nie dało. Może tu jeszcze mam coś do zjarania, zobaczmy, nie wiem. Średnio widzę. Ale w sumie byśmy mogli sobie jakiś inny amulet kupić. Zresztą też pierścień sprzedać. Więc mamy parę opcji do wykonania innych. A, jeszcze nawet podwójne jabłko, to te też będzie można zjarać. Ciekawe tylko, co nam da. No i zaraz zobaczymy, popłyniemy sobie na naszą utoję i będziemy rzezać socjalistów. Dobra. No to wpierw chyba sobie jabłko tam zjemy. Dużo tego lewa? No tysiak ponad. Tak łatwo raczej tego nie wbije. Chyba, że poszedłem jeszcze na tą plażę, może jakiś tu respawn był, nie wiem. O, aligator. To jednak może był respawn. Warto sprawdzić w takim razie. No właśnie. Parę takich zabiję i już będę bogaty. Punkty nauki. Jeszcze zrobię, że dokupię amulet o pierścień siły. I będzie od razu lepiej. No to w takim razie chyba popłynę na tą wyspę jeszcze dodatkowo. Było, nie było, będę bardziej doświadczony. Dobra, nie żyje. No to jeszcze parę zostało do zabicia chyba potworów. No, już niewiele. Szkoda, że tego tu nie ma więcej, tych aligatorów. No jednak łatwo będzie wbić level. Najwyżej zabiłem tego, nie wiem, może się stwora. Tu jeszcze troszkę. No to płyniemy, rat już nie wola. Trzeba płynąć. Troszkę się napływam dzisiaj. Potem już może tam wrócimy i jakoś to rozkminimy odwrotnie, nie wiem, zobaczymy. A w sumie tak muszę iść do tego jeszcze apelić. Chociaż jakbym się wpierw nauczył właśnie, to będzie to mniej kosztowało. No i wpierw wypatrujmy tych aligatorów. Przyda się pozabijać. No to kiedy znowu są perły. Z takim goldem to średnio mi są potrzebne raczej. Ale pozabijamy długo może. Niewiele tego jest, ale dobra. Przynajmniej będzie mieć pożółwia. Nic
tu nie ma. Tu się może jeszcze jakieś ostrygi trafią. Ale chyba tu jeszcze ligatorów nie ma. Trzeba będzie zabić coś innego. Nie wiem, cieniostwór. Może dam mu radę. Są za to jednak ścierwojady. Ale zaryzykujmy, może się uda jednak. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie żyje. No to na cieniostwora lecimy. A jeszcze się może zakradnę. No właśnie, bez kitu. Dobry plan. Jest i aligator nawet jakiś. No to jednak się upiekło, możemy kogoś zabić. To dałem level? Nie, jeszcze nie. Jeszcze da się zabić tego cieniostwora. No chodź, na wykryta. Nie żyje kolejny. No to jeszcze ten cieniostwór z 250 i powinno starczyć. Chyba, że będzie troszkę mniej za niego. Ale tyle powinno co najmniej być na pewno. Gdzie on zniknął? Lol. Nie ma go? Noż cholera, miałem przecież go zabić. No sukinsyny jakie. Suki. No trudno, będę musiał raz zabić te zwyczajne potwory, chyba że może na pułę pójdziemy. Bez kitu. Może na pułę będzie lepiej iść. Nie żyje. Bierzemy mięsko. Trzeba się znowu teraz zabić będzie. Oj, nowy level mamy już. Bardzo fajnie. No nie wiem, może jeszcze pozabijać te potwory w tym odcinku. Nie wiem, pozabijamy jeszcze resztę. Pytanie, co tutaj się zrespiło tylko. Puma jest. To może tą pumę spróbujemy. Zobaczmy, jak będzie szło nam z tą pumą. Tu jeszcze motylca może weźmiemy. Żeby było prościej. A to pantera, nie puma. Z kitu. No to nawalamy. Nie za bardzo nam się to udało. Nie dam rady jeszcze niestety. Jesteśmy zbyt słabi, żeby ją pokonać. Ona zbyt mocna. Wow shit, uciekajmy lepiej. Dobra. To może chodźmy tędy. Z tej ziele. Są jeszcze jakieś potwory? Krwiopijca jest. Pozaczy jeszcze nie ma. Dobra, to pozabijamy jeszcze je. Ścierwojad. Dzikie pszczoły. A niech sobie żyją na razie. No i trafił mnie. Dobra, jeszcze tu jakaś łupica jest. Jeszcze nad paru ich jest. Do zabicia. Nie żyje. Jeszcze powybijamy je sobie. Kolejny ścierwojad, to są chaty pierwsze, które zabijałem akurat. Zgon znowu.
nie ma czego plądrować. Nie żyje. Fajnie się gra jednak kusznikiem. Łatwo idzie coś zabić. Dość mamy tych bełtów? Spor. Nie. Gdzie te bełty? A tutaj, dobra. To jeszcze całkiem sporo ich jest. Można jeszcze parę potworów zabić nimi co najmniej. Pszczoły to już tak gorzej, ale ścierwia to jeszcze. Nie, ja się chcę zabić. No co do. I trzy bełty aż poszły na nic. Dobra, gdzie to już coś będzie? Ścierwojad jest? Jest. To bijemy go. No, znowu to samo. Żyłem go. Dobra, bierzemy jeszcze to mięsko. Jest to ziele. Tu jakieś jeszcze leśnicze będzie. Nie żyje. No to jeszcze zabijemy całego i wracamy na tą plażę. No i co nas jeszcze rozbudujemy tą postać. Do końca odcinka, jak nie mam. To jeszcze były kokosy chyba za dwa, widziałem co najmniej. I chyba kiżów, też go zabijemy. Nie, że jestem jakiś rasistą, a mordercą. Zabijemy wszystko jak leci. Dobra. Dobra, to wracamy. A nuż coś może na tej plaży trafimy, chociaż chyba wszystko zebrałem. Kokosy jakie były, to już wziąłem. Najgorsze tylko otwieranie ich jest, nie chce mi się tego robić. Na pewno trochę siły by wpadło. Ale w sumie z drugiej strony te życie nie będę miał czym regenerować, więc na to samo wychodzi. No nic, to wpierw trzeba będzie iść jednak do tego i te jabłko spróbować, co nam da. I jeszcze podszkolimy się w walce. No chyba nie starczy na mistrza, ale można zaryzykować. Zawsze to może będzie jakoś inaczej. A w sumie jeszcze kupimy lepszą broń, więc... Może być. Deal with it. Tędy nie wejdziemy. Trzeba tu obok trochę. Albo już upłynę tam dalej w sumie, co mi szkodzi. Może być i dalej. I zobaczymy, jakie tam będzie mam broń w arsenale, chociaż tutaj mam całkiem niezły. Ale 10 chwil będziesz mi kosztowało 10 punktów, 20 punktów nauki, więc no. Trochę przypałowo. Średnio tak się to płaca bardzo. Ale jeszcze tam był amulet bez kitu. Jak coś to kupimy sobie, ma leciły. I będzie w sam raz. Te posprzedajemy, a te sobie kupimy. Zobaczmy, co to jabłko daje. Może walkę bronią. Chociaż wątpię. Znowu się Murray zbugował. Pamiętajmy. Siła plus 2. Właśnie o tym marzyłem. No to Jerome, podszkol mnie troszkę w walce. Przyda się na pewno. Co on tu ma? Dobra. Ostrzenie broni. Ech, tego się spodziewałem. ...50 tylko będę miał na razie. Niestety, 50 do 50, ale zawsze coś. Bring mir was übers Waffenschärfen bei. Gut. Gleichmäßiges Schleifen bringt dich vorwärts. Nicht überstürzen, aber auch nicht beim Schleifen einschlafen. Und schleif die Waffe nicht immer bei der gleichen Stelle. Versuch die Klinge gleichmäßig zu bearbeiten. Wenn du darauf achtest, wirst du kein Problem haben, einfach gearbeitete Waffen am Schleifstein zu schärfen. Das war's. Wenn du mehr wissen willst, musst du tiefer in die Tasche greifen. Das wird dich... Allerdings wirst du dann auch in der Lage sein, sehr viele Waffen... Dobra, dawaj.
Bring mir was übers Waffenschärfen bei. Gut, Grundkenntnisse kennst du ja schon. Bei den meisten Waffen genügt der einfache grobe Schnitt nicht. Gute Waffen musst du ganz vorsichtig am Schleifstein bearbeiten, damit die Klinge nichts von ihrer ursprünglichen Schärfe verliert. Wenn du diese Fertigkeit beherrschst, bist du sogar in der Lage, auch ob... Es gibt auch für Erzwaffen gewisse Techniken, diese aber beherrsche ich nicht. Damit allerdings wirst du auf unserer Insel kein... Dobra, może być. Nun... Co tu ma sprzedać ciekawie jeszcze? Nie za wiele, to już dobra, opylimy to Rekinowi. No, jeszcze kupimy ten amulecik u niego, jakby co. Chociaż chyba buchowe nie będę mógł naostrzyć. Ale siła i tak się przyda, więc na jedno wychodzi. No to jeszcze zobaczymy, może jakiś będzie to zamiennik tej broni. Coś innego może kupimy przy okazji. Tu jest tylko nad. Tu jest ten. Jest Rekin? Nie, Rekin Joe. Rekin Joe sobie gada. Więc wracamy. No, już tam słychać to jego bajdurzenie tutaj. Zawsze ich przegapiam, cholera. A, to już sprzedam w sumie. Nie będzie potrzebne. Handel. Co on takiego ma? 90. Git. Kupimy sobie maczetę. Hehehe. Zarąbiście. Sprzedajemy teraz wszystko do stówki. To też. Jeden kilof też możemy pylić. Ognisty łuk w sumie też. Dobra, niech będzie. To jeszcze może jakoś dobijemy. Nie wiem jakim cudem, ale może jakoś dobijemy. Jak on to w ogóle ma, zobaczmy te artefakty. Mistrza złodziei. To może nie. Do siły to już bardziej. O, to już może być. To nie. To już będę lepiej brał to. I przed bronią 3. I jeszcze jakiś pasek możemy wziąć. Tylko tyle mam golda? Niewiele. Co by tu sprzedać, pytanie. Jakieś złoto. Nie wiem, czy to się przyda, ale może się przyda rzeczywiście. Perły. Tu coś jeszcze może otworzę z tego. No i to tyle. Łuki i kusze. To już nie będzie potrzebne, ale bardzo mała wartość tego jest, niestety. A jeszcze piersi mamy do pylenia, faktycznie. No kann man sich nicht auf. Większego pancerza. A ten domal nie będzie potrzebny. Ten też sprzedamy, to też nam wzrośnie wszystko. Hej, ty! Rekin Joe. Handel. Tak. A jeszcze pancerz nadal do pylenia. Gdzie on tylko jest? Poszukiwacz przygód. To nie. Też nie, też nie. To bierzemy co nasze w takim razie, a wpierw broń, żeby nie było, że jestem bez niczego. Teraz amulet ten siły. W sumie tańszy jest, ale już wolę tego wziąć, droższego. Bronią. Pas ochronny. No to chyba nam starczy, no to wychodzi nawet. 2000. Ja wiem w sumie, czy to będzie w ogóle przed magią coś tam zadawało obrażenia.
Przed bronią pociskami, to kupimy tego. No i jeszcze ten pierścień żadnej skóry chyba. Dobra, może być. Odkupiłem się już, że hej. Tu nic nie kupię od niego. No to załóżmy nasz arsenał. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tu jeszcze mógłbym sobie tą maszetę naostrzyć. Gdzie tu była jakaś osełka, nie wiem. No nic, w każdym razie w tym odcinku to już wszystko. A jeśli zamierzają, kolejny odcinek będzie oczywiście dzisiaj, tylko troszkę później. Więc trzymajcie się, do zobaczenia. No i cześć!